We wtorek 18 lutego na Działdowskim Zamku odbyła się promocja komiksu historycznego zatytułowanego Mateczki. O szczegółach mówi dyrektor Muzeum Historycznego w Przesnyszu Agnieszka Brykner. Komiks powstał w ramach projektu wydanie komiksu Mateczki. Jeżeli chodzi o finansowanie komiksu, to jest Fundacja PZU i Fundacja Lotto, a także miasto Przesnysz. Pomysł narodził się właściwie już od kilku lat. Pierwszym takim impulsem to, wydaje mi się, była wystawa poświęcona ojcu Honoratowi Koźmińskiemu w setną rocznicę w 2016 roku. I na tą wystawę oprócz plansz wypożyczyliśmy dzięki współpracy z siostrami Klaryskami Kapucynkami, wypożyczyliśmy od nich przedmioty, które pochodziły właśnie z obozu w Działdowie. Drugim takim impulsem, wydaje mi się, była też wystawa w muzeum w 2017 roku, wystawa poświęcona, przedstawiająca historię Polski w komiksie. No i też pomysłodawcy, tu pracownicy Muzeum Historycznego, uznali, że właśnie komiks, taka forma przekazu w dzisiejszych czasach będzie najlepszą formą przekazu, dla taką szybką formą dla młodego, ale również i starszego pokolenia, ponieważ największe muzea martyrologii, jak też IPN pokazują historię w taki właśnie sposób, w sposób komiksu. Komiks opowiada o klaryskach kapucynkach z Przesnysza, a zwłaszcza najbardziej znanej z nich, błogosławionej Marii Teresie Kowalskiej, która w 1941 roku poniosła męczeńską śmierć w niemieckim obozie KL Soldau. Ona jest taką inspiracją do przedstawienia życia całej przesnyskiej wspólnoty. Stąd też nie jest ona tą taką główną bohaterką, a cała wspólnota, tytuł Mateczki w związku z tym pieszczotliwym określeniem sióstr, którego używają mieszkańcy ziemi przesnyskiej. Jesteśmy bardzo dumni jako muzeum, że udało nam się wydać pełen album komiksowy, co jest, myślę, niemałym osiągnięciem, ponieważ takimi albumami mogą poszczycić się największe muzea w Polsce. A z takim małym muzeum, które wydało taki album, i chyba się nie spotkałem, a trochę komiksów w życiu przeczytałem. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli również autor scenariusza Wojciech Ławicki, autor rysunków Jacek Przybylski, kapucyn prowincji warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Jacek Dybała oraz działdowski regionalista i badacz historii KL Soldau Benedykt Perzyński.